Szczęść Boże, witam Was serdecznie, drodzy rozkochani w Słowie, jak wierzę. Tego wieczoru chcemy znowu stanąć przed otwartą Biblią, bo ona nam przypomina, że Bóg jest zawsze otwarty na nas, czeka na nas ze swoim Słowem. Otwórzmy więc święty tekst. Tym razem Kościół nam podaje słowo z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 31 do 35. Bez pomocy Ducha Świętego nie możemy powiedzieć nawet tego jednego świętego zdania, że Panem jest Jezus. Bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie zgłębiać Słowo, tylko On nas może wyprowadzić na głębokości świętego tekstu, bo tylko On przenika głębokości Boga samego. Prośmy o Jego prowadzenie. Przybądź, Duchu Święty, Ty, który jesteś parakletem, obrońcą, pocieszycielem, Ty, który przychodzisz zawsze, by być obok nas, z nami, w nas. Ty, który w nas wołasz Abba, Ojcze. Ty, który w nas się modlisz, gdy my modlić się już nie potrafimy. Bądź światłem, bądź ogniem, bądź miłością. Bądź naszym natchnieniem, przewodnikiem w słuchaniu Słowa Boga. Amen. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Inną przypowieść Jezus im przedłożył. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak, że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach. A bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Kochani, spróbujmy oczami naszej wyobraźni przenieść się tam, gdzie Jezus naucza, jak nam mówi Mateusz. To już jego trzecia wielka mowa, trzecia wielka katecheza w Ewangelii Mateusza. Ta mowa jest zwaną mową w przypowieściach o Królestwie Bożym. Inną przypowieść im przedłożył, to znaczy, że wcześniej już opowiadał inne przypowieści. Przypomnijmy, była to przypowieść o 4 kategoriach ziemi, o siewcy, który sieje na różnych ziemiach i różne plony wydają te różne ziemie. Potem mówił o chwaście i pszenicy. Tylko Mateusz zanotował tę przypowieść. A teraz nam opowiada o ziarnku gorczycy i o zaczynie. Chcemy być tam, w tłumie, zasłuchanym w to, co mówi Jezus. Spróbujmy z całą miłością, siedząc pomiędzy nimi, wpatrywać się w Jezusa. Spróbujmy spotkać się z Jego wzrokiem, bo On kiedy patrzy na nas, nawet kiedy nas są tysiące, widzi nas zawsze bardzo osobiście. Widzi nasze oczy, widzi przede wszystkim nasze serce. I chce mówić do Twojego i mojego serca. Chcemy pytać, Jezu, dlaczego mi opowiadasz te przypowieści? Co chcesz powiedzieć mi? Czym chcesz nakarmić moje serce? Dlaczego one są dla mnie dzisiaj takie ważne? Dlaczego tego wieczoru je słyszę? Dlaczego mają mnie prowadzić przez dzień następny? Jezus jest najlepszym pedagogiem, zna nas, wie, jakiego słowa na teraz, na dzisiaj potrzebujemy.
W tym duchu więc wsłuchujmy się w te przypowieści, w całą mądrość, której Jezus nam użycza w tych przypowieściach. Pierwsza przypowieść o Królestwie Niebieskim porównuje je do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Królestwo Boże to Królestwo Ojca. To Królestwo, które Jezus przyszedł ogłosić, że jest blisko, bliskie. Ale bliskie może oznaczać także, że ono jest w nas. Że my także jesteśmy przecież częścią tego Królestwa. I to każdy z nas niezastąpioną cząstką tego Królestwa. A więc to także przypowieść o mnie, to przypowieść o moim sercu, do którego Jezus przychodzi i zasiewa w nim ziarnko gorczycy. I tutaj trzeba by się zatrzymać przy tym ziarnku gorczycy, ponieważ ziarnko gorczycy, jak sam Mateusz podkreśla, to najmniejsze z nasion, najmniejsze. Chcemy to zapamiętać. Rzeczywiście w kulturze agrarnej Palestyny ziarnko gorczycy przedstawia się zupełnie inaczej niż nasze. Jest ziarenkiem mniejszym od ziarnka maku. Można by powiedzieć, to 0,001 milimetra średnicy. To jest niezwykła, tak maleńkie. Jezus to podkreśla, tak krucha, więc pyłek. Wiatr przychodzi, a właściwie lekki podmuch i nie ma. Tak maleńkie, że nawet nie zauważysz tego pyłku, że znika. Tak maleńkie, że bezbronne, że kruche, że w ogóle niezauważone, że łatwo je można podeptać. Takie nic, powiedziałby dzisiejszy świat. Takie nic. A Jezus bierze ten pyłek na swoją dłoń, mówiąc obrazowo, i mówi: popatrz, popatrz, wierzysz? Z tego ziarenka może wyrósć krzew, który przypomina drzewo. Większe od innych jarzeń. Staje się drzewem. Nawet ptaki znajdują w nim schronienie. Co chce powiedzieć Jezus? Myślę, że najpierw mówi nam o tym, że Królestwo Boże, ono ma mikroskopijny początek. Świat często nie zauważa tego Królestwa, które Jezus ogłosił. Żyje tak, jakby to Królestwo nie było ogłoszone. Królestwo miłości, Królestwo pokoju. To Królestwo przyniósł do Twojej rodziny. Ono jest, ono już jest w zamierzeniu, w wielkim pragnieniu Ojca, Syna, Ducha Świętego w Twojej rodzinie. Tak, On chce, żeby Twoja rodzina, Twoja wspólnota, Twoje miejsce pracy, Twoja społeczność zamieniły się w Królestwo. Królestwo pokoju, jak ktoś powie, przecież to bardzo piękne, ale nierealne. Świat jest inny dzisiaj, jest pełen niepokoju. Brakuje w nim miłości. Gdzież to Królestwo? Jezus mówi: w Tobie. Zasiałem je w Tobie. Masz w sobie ogromny potencjał, bo właśnie to maleńkie ziarenko, to ziarenko, które jest jak pyłek, kryje w sobie niezwykłą potencję, niezwykły potencjał życia. Jest niezwykle płodne. Rzeczywiście ziarenko, a zwłaszcza ziarenko gorczycy, to chyba najbardziej tajemnicza, materialna rzecz na tej ziemi. Takie nic, a wyrasta z niego drzewo. Kryje w sobie ogromne bogactwo, zasoby życia. I on je złożył w Tobie. Jest w Tobie potencjał życia. Jest w Tobie niezwykła płodność, nie tylko ta fizyczna, biologiczna. Ale jest w Tobie ta płodność duchowa. Jesteś zdolny do wielkich rzeczy. Możesz dzielić się życiem. To życie jest w Tobie. Możesz żyć pełnią życia, smakować życie. Ale trzeba, abyś najpierw to ziarenko w sobie zauważył. Abyś je w sobie pielęgnował. By mogło stać się ogromnym drzewem. To jedna perspektywa. Ale druga, która przykuła moją uwagę, to słowo najmniejsze. I zwróćmy uwagę na taką potrójną rzeczywistość. Bo Jezus mówi o trzech wymiarach. Pod ziemią, na ziemi i w niebie. Otóż tym razem chcielibyśmy w tym ziarenku zobaczyć samego Boga.
Tak, Boga człowieka. W jaki sposób On działa w tym świecie. Postanowił stać się człowiekiem, Syn Boży. Ojciec posyła go do nas i staje się nasieniem, ziarenkiem w łonie Matki Maryi. Przychodzi na świat, dojrzewając w łonie, jak każdy z nas dojrzewał. Przychodzi na świat, rodząc się, jak każdy z nas się rodził. Przychodzi na świat jako nierozpoznany Bóg, żyjący gdzieś tam w maleńkiej wiosce, bo Nazaret była maleńką, niewielką wioską, o której nawet Stary Testament ani słowem nie wspomina. Gdzieś tam to ziarenko jest, to maleństwo, nierozpoznane. Jezus chce mi powiedzieć, tak dojrzewa królestwo. To jest droga, którą obrałem. Droga maleńkości, małości. Droga tych najmniejszych. Dlaczego? Aby najmniejszy na tym świecie. Być może dzisiaj się takim czujesz. Jak nieraz kolokwialnie mówimy, do niczego się czuję. Czuję się taki słaby. Czuję się zawiedziony, rozczarowany sobą. Czuję się taki maleńki, iż wydaje mi się, że już nikt na mnie nie zwraca uwagi. Że nikt mnie już nie szanuje. Że nikt mnie poważnie nie traktuje. Że ktoś mnie odrzucił. Że ktoś mnie popchnął w życiu. Że ktoś mnie podeptał. Że ktoś podeptał moje imię. Jezus stał się tym najmniejszym. My wiemy, którego nie zauważyli, którego zignorowali, którego podeptali, którego odrzucili. Stał się najmniejszym, aby ten najmniejszy na tej ziemi, jeśli nawet takim się dzisiaj czujesz, w swoim subiektywnym przeżywaniu, byś pamiętał, że jest ktoś, kto dzieli twój los, kto jest z tobą. I co z tego? Jest Zbawicielem. Jest tym, który w twojej maleńkości może cię uczynić niezwykle płodnym. Tak, świat mówi, jesteś do niczego, jesteś na marginesie. A Jezus wybiera tę drogę i czyni z niej drogę najpłodniejszą. Kochani, to przez maleńkich, tych najmniejszych. Ja nie mam wątpliwości. Bóg najwięcej czyni w świecie. To jest tajemnica Jego miłości, bo w maleńkości chodzi o miłość. Miłość taka się wydaje światu. Miłość jest bowiem krucha. Może zrobić z nią wszystko. Miłość jest cała Tobie oddana. Miłość się cała Tobie powierza. Miłość nigdy nie używa przemocy. Miłość nigdy nikogo nie depcze. Nikim nie gardzi. Nikogo nie wyrzuca z własnego serca. Taka jest miłość. I dlatego często dzieli los ziarenka gorczycy. Najpierw z ziemi, ukryta, zupełnie nierozpoznana. Później na ziemi jako źdźbło. By później okazała się piękna. W swoim niebieskim wymiarze, kiedy już będzie wstępował do nieba. Drodzy, chcę razem z wami dzisiaj, z miłością, wspomnieć tych, których nosimy w sercu, a o których wiemy, że są najmniejsi. Może znasz osoby nieznane, takie, z którymi nikt się nie liczy. Może gdzieś cierpiące teraz w domu. Może dzieci opuszczone, gdzieś dzieci ulicy, w świetlicach. Może znasz osoby, które psychicznie dzisiaj tak bardzo cierpią. Czują się poniżone, odrzucone. Wspomnijmy z miłością te osoby, ale wspomnijmy także z wiarą. Jezus przychodzi, dzieli ich los. Los każdego człowieka, ale najpierw los tych najmniejszych, najbardziej kruchych. I mówi, możesz dać życie. Masz w sobie ten potencjał życia. Jesteś jak ziarenko gorczycy. I nawet jeśli świat tego nie widzi, twoje maleńkie cierpienie, twoja maleńka modlitwa, twoje maleńkie przyjmowanie mojej woli w tej sytuacji, w której się znalazłeś, wydaje najobfitsze plony. Bo miłość jest najbardziej płodna. Ważne, byś swój los, to wszystko, co dzieje się w twoim życiu, przeżywał z miłością. I wierz mi, że staniesz się jak wielkie drzewo, w którym także inni szukać będą schronienia. Ludzie, którzy kochają, ludzie, którzy miłują, stają się jak wielkie drzewo, rozłożyste. Wszyscy do nich się garną. W cieniu tego drzewa, jak ptaki, chcą znaleźć dla siebie odpocznienie, ukojenie.
ludzie miłości, ludzie pokoju, nawet ci najbardziej nierozpoznani, maleńcy, stają się schronieniem dla tego świata. Nie mam wątpliwości. W sercu to teraz bardzo konkretnie przeżywam. Nie mam wątpliwości, że Bóg wybiera sobie małą osobę, maleńkich, którzy prowadzą życie nieznane, ale znane Bogu, których serca są Mu bardzo miłe i przez serca których chce rozpalać ogień w świecie, aby ludzie pokochali Go, tak jak ci maleńcy Go kochają. Bardzo piękna ta przypowieść, drodzy. Ale jest jeszcze druga, bardzo mocno związana z tą pierwszą. Logika królestwa jest ciągle ta sama. Powiedziałem inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i tutaj trzeba zacytować słowo tak, jak brzmi po grecku. Ukryła ten zaczyn, ukryła, schowała, ukryła 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Zwróćmy uwagę. Mamy znowu tutaj obraz pełen kontrastu. Z jednej strony 3 miary mąki. Ktoś to policzył i mówi, 3 miary mąki. Chleb z tych 4 miar mąki mógłby nakarmić 150 osób. I zaczyn, który został ukryty w tej mące. Ukryty, zniknął. Nie ma go. Sprawia, że cała mąka się zakwasza. Staje się być zdolna do tego, aby dać pokarm tym, którzy czekają na chleb. To niezwykłe. Pojawia się bowiem drugi, jakby przymiotnik w działaniu Jezusa, królestwa w tym świecie. Słowo ukryty, ukryte. Znowu myślę o tych, którzy w świecie pozostają ukryci. Nigdy o nich na pierwszych stronicach gazet, ani nawet na ostatnich u samego dołu imion i nazwisk nie będzie. Ale są wypisani, jak każdy zresztą człowiek, w sercu Boga. Każdy z nas w sercu Boga jest na pierwszej stronicy, największymi literami wypisane Twoje i moje imię. Ale pamiętam, co Jezus powie nieco dalej u Mateusza, że aniołowie tych najmniejszych wpatrują się nieustannie w oblicze Ojca. I jakby w oczach, w źrenicach Ojca widzą odbicie tych najmniejszych, bo On nieustannie wpatruje się w tych, którzy są najmniejsi, ukryci. Ojciec, który widzi w ukryciu, już wcześniej to powiedział w 6 rozdziale, odda im co? Miłość wielką. Drodzy, chcę znowu powiedzieć, z mocą, z wiarą, w tym świecie, w którym narasta ta mentalność wszystkiego opisywane słowem mega, wielkie. Już to słowo wręcz weszło w nasz polski język, słowo. Wszystko musi być mega. Wszystko musi być popularne. Musi być wow, musi być znane, musi być rozpoznane, musi być celebryckie. Nie musi. Nie na tym wielkość nasza polega. Wielkość naszego piękna, naszego człowieczeństwa polega na tym, że jesteśmy wszyscy ukryci w sercu Boga. Że wszyscy prowadzimy życie ukryte w Nim. Nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Jezus takie życie podjął. Już mówiłem o tym w pierwszej części tego przygotowania do słuchania słowa. Rodzi się ukryty. Rodzi się z łona Maryi, która prowadzi życie kompletnie ukryte,
Kto oprócz tych żyjących w wiosce, krewnych, sąsiadów, wiedział, kim jest Miria? A ona rodzi Syna Boga, ukrytego. Prowadzi życie ukryte przez 30 lat, jak często mówimy. Ale jego życie tak naprawdę było przez wszystkie dni ukryte. Bo przecież on, Zbawiciel świata, w jakimś konkretnym punkcie geograficznym, na mapie świata, zbawiał cały świat. A więc wobec całego świata był kompletnie nieznany, ukryty, a zbawiał cały świat. Drodzy, to kolejne zaproszenie dla nas, byśmy przede wszystkim wielkości naszej nie upatrywali w tym, co zewnętrzne. Byśmy wielkości naszej chwały nie kojarzyli jedynie z tym, co inni o nas mówią, jak nas inni widzą, czy o nas piszą, czy jesteśmy znani, czy jesteśmy popularni, czy słupki popularności nam rosną. Nie w tym jest nasza wielkość. Nasza wielkość paradoksalnie jest właśnie w życiu ukrytym, bo miłość, ona rodzi się w sercu. Ziarno, kiedy pada w ziemię, musi obumrzeć. Zaczyn, który jest, jak czytaliśmy, ukryty w mące, musi zniknąć. Jakby dzieląc się sobą, zakwasił całe ciasto. Jakby zniknął. Miłość jest taka, myślę o wszystkich matkach, które w ukryciu wychowują swoje maleństwa. Jakby znikają dla nich, pozostają ukryte. Któż wie o tym, ile mama, ile ojciec zapracowany, ile wszyscy ci w rodzinie, dziadkowie, miłości wkładają w to, by życie było szczęśliwe, by wychowywać tych najmniejszych. Świat o tym nie wie, nawet się na tym nie interesuje. Zajęty samym sobą, nie wie o tych wszystkich, którzy w domu dokonują wielkiego dzieła miłości. Chcę ucałować ręce wszystkich matek, wszystkich ojców. Z jaką miłością wspominam moich rodziców. Wierzę, że wy także, którzy się troszczyli dla nas w ukryciu, prowadzili życie zupełnie nieznane. I to oni byli tym zaczynem Królestwa Bożego dla mnie. To przez nich poznałem, że Królestwo Boże jest pośród nas. To przez moich kochanych rodziców, przez tych najbliższych poznałem, że Królestwo Boże jest także we mnie. Przez tych kapłanów, których Bóg mi postawił na mojej drodze, którzy też gdzieś tam w jednym punkcie świata, konkretnej parafii, tam gdzie ja żyłem, skąd pochodziłem, dzielili się swoim życiem. Zawsze dziękuję Panu Bogu, że na mojej drodze postawił pięknych kapłanów, z których mogłem czerpać, którzy mnie także przez swoje kapłaństwo, ciche, ukryte, bez fajerwerków, wychowywali do miłości, do kapłaństwa. Przez nich także odkrywałem moje powołanie do kapłaństwa, moich współbraci, salwatorianów. Mam przed oczyma, by nikogo nie wymieniać po imieniu, tylu pięknych ludzi, pięknych kapłanów, którym tyle zawdzięczam. W moim wzroście duchowym. Prowadzili życie ukryte. Miłość jest taka, ukryta. Także wtedy, kiedy przychodzimy do was tą drogą online, by dzielić się z waszym słowem, z wami, naszym słowem Boga, nie po to, by szukać fajerwerków, nie po to, by szukać jakiejś publicznej znajomości, ale po to, by dzielić się z wami słowem, które daje owoc w ukryciu, najpierw przez obumieranie, potem przez źdźbło, potem również przez kłos i ziarno w kłosie. Kochani, chcielibyśmy podziękować Panu Bogu za tych wszystkich, którzy dzisiaj, żyjąc w ukryciu, nawet nie wiemy o tym, tyle nam wypraszają. Myślę o tych wszystkich osobach, którym jestem wdzięczny, którzy prowadząc życie ukryte ciągle podnoszą, niosą także mnie w kapłaństwie przez swoją modlitwę, ofiarę.
Myślę bardzo konkretnie o ukrytym życiu, z którego mogę czerpać, korzystać dzięki rozmodlonej osobie, dzięki tym, którzy rzeczywiście chcą pozostać zupełnie ukryci, by dzielić miłość z Tobą i z całym światem. Prosimy Cię, Panie, spraw, abyśmy i my pragnęli życia ukrytego, pokornego, takiego, jakiś Ty wiódł na ziemi, byśmy się całkowicie upodobnili do Ciebie, ponieważ wielką tajemnicą jest to, co ukryłeś od założenia świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Twoim obliczem. Kiedyś tę tajemnicę przed nami bardziej odsłonisz. I kiedy wierzymy, z pokorą o to prosimy, ujrzymy Cię twarzą w twarz, będziemy mogli w tym życiu, które było do tej pory ukryte, zobaczyć Twój niezwykły blask, a w Twoim blasku zobaczyć siebie. Chcę Ci oddać, Panie, wszystkich, którzy takie życie, maleńkie i ukryte, prowadzą. Chcę Ci oddać tych wszystkich, dzięki którym to życie także może we mnie wzrastać. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.